Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arrakis, a to jest Assassin's Creed Valhalla Świt Ragnaroku. Moi drodzy, startujemy z 12 odcinkiem serii. W dniu dzisiejszym zajmiemy się zadaniem Zimny Żar. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu i musimy znaleźć skarbiec. Tak więc nie pozostaje nam nic innego do uczynienia, jak tylko wypuścić naszego kruka. Okej, mamy miejscóweczkę, której musimy szukać. Ładnie. I moi drodzy, mamy kruka, który sobie lata. I ja z miłą chęcią bym tego kruka odstrzelił. Gdyż potrzebujemy piórek kruka. A przy okazji, jak są kwiaty, to uzupełnimy sobie hugr. I pędzimy, moi drodzy, pędzimy do skarbca. Lecimy. I cóż się stanie? O, proszę bardzo, mamy wrota. I mamy promień świetlny. Drugie wrota, drugi promień. Pięknie. Jest kapliczka, elegancko, może się przydać. I mamy promień, który możemy skorygować. I już zmieniamy jego ustawienie. Pięknie, drzwi się otwierają, ale tutaj, moi drodzy, mamy coś ciekawego. Sprawdźmy sobie, co to jest. Inskrypcja. Jedne drzwi otworzą się, kiedy słońce rozpali niebo. Drugie zaś, gdy jego blady brat wychynie pośród mroku, jaki przychodzi po dniu. Okej. Czyli mamy tutaj tryb dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Dobra, sprawdzimy sobie, czy koncepcja jest dobra za moment. Najpierw obadamy sobie pierwsze wrota, które się otworzyły. Wychodzimy do środeczka, moi drodzy. Przyjrzyj się krwawemu miejscu zbrodni. Dobra, moi drodzy, badamy. Idziemy dalej. Dobra, jest kolejna wskazówka. Only Muspels leave ashen footprints like these. One set larger than the rest. Elegancko. Kolejna wskazówka. Sigrun and Halstein. Whoever did this, I will see that there is a price to pay. The wounds in their chests. Identical and cauterized. I've seen nothing like it. It's unnatural. Moi drodzy, to są te dwa gołąbki, które nas uratowały na początku gry. Cóż, pozostaje nam jedynie się zemścić. Pewnie to już wkrótce nastąpi. Dobra, badamy kolejny znak. I cóż nam zostało, bo to nie wszystko, moi drodzy, to nie wszystko. Tu mamy jeszcze mural. Zbadajmy go. More elven symbols. Whatever was in this wall sat undisturbed for many ages. Until now, Asa sought to enter this vault and unlock its secrets. But before she could do so, someone beat her to it. That being led a group of Muspels here. Sigrun
and Alstein were likely prisoners among them. Injured, but very much alive. The dwarves were taken to the center of this chamber, where it appears that some sort of ritual was prepared. The orchestrator came for the ancient elven object built into the wall. Possibly even used it in the ritual. Is that what led to the dwarves' deaths? The Muspels then left, taking the object with them. But the purpose of this ritual of theirs remains a mystery to me. That sigil. I think I glimpsed it before in Atri while I searched for Balder. Perhaps we'll find some answers there. No dobra, moi drodzy, czyli skarbiec mamy zbadany, proszę bardzo, mamy wskazówki odnośnie naszego obecnego zadania. Znajdź mordercę i zmierz się z nim. Zabójca używa znaku widzianego w południowo-wschodnim Atri. Znak będzie widoczny na flagach we właściwym obszarze. Ten teren może być pilnie strzeżony. Moi drodzy, Atri. Tak, Atri to jest ta najmniejsza lokacja na naszej mapie. Ta o. I do niej będziemy się wybierać. Ale najpierw, moi drodzy, zbadamy sobie resztę tej jaskini. Zbadamy, przeszukamy resztę tej jaskini. Pozbieramy drobiazgi oraz grubsze fanty. I dopiero będziemy się stąd ewakuować. No i jeszcze, moi drodzy, musimy spróbować otworzyć drugie wrota. Tak więc pędzimy. O proszę, mamy jeszcze muspelu. Pięknie. Dobra, jeśli dobrze kminię, moi drodzy, to trzeba walnąć tutaj małą medytacją. No i się nie myliłem, moi drodzy. Dobra. Lawobudki i przestawiamy promień. No, o właśnie. W ten sposób. Przy okazji, moi drodzy, uzupełnimy sobie hubr i postrzelamy troszeczkę w tą kulę. No i pięknie, moi drodzy. Drzwi się otworzyły. Tak więc wychodzimy do środka. Lawa, więc lawobudki zakładamy i pędzimy. Dobrze, jest ołtarz. Mamy księgę, moi drodzy. Rozwinięcie zdolności wybuchowy odwrót. Dobra, obczajamy. Wybuchowy odwrót. Ulepszenie. Istniejąca przez 10 sekund elektryczna tarcza zmniejszająca otrzymywane obrażenia o połowę. Elegancko, moi drodzy, elegancko. I cóż my tutaj jeszcze mamy? Karteluszkę bierzemy. Ozdobny schemat. Pięknie. Uzupełniamy hugr. Uzupełniamy poziom zdrowia, moi drodzy, i wychodzimy stąd. Wychodzimy. Tą miejscóweczkę mamy już ogarniętą. Ale zanim bujniemy się dalej, to standardowo uzupełniamy poziom hugru.
Dobra, grzybków już nie ma, więc sobie poziomu zdrówka nie uzupełnimy. Odpalamy mapunię, moi drodzy. I cóż my możemy zrobić? Tu jest A3. Najbliżej będzie ze schroniska. Lecimy, moi drodzy. Dobra, jesteśmy w schronisku. No i, moi drodzy, wychodzimy od razu z niego, bo nie ma po co tutaj siedzieć. Pędzimy do A3. I tam będziemy szukać znaków. Jeszcze kawałeczek i wyjdziemy z tej jaskini. Dobra, walniemy sobie jeszcze raz medytację, niech będzie dzień. Przyjemniej będzie. Mapunia. I, moi drodzy, odznaczymy sobie punkt widokowy. 1300 metrów. Kawałek drogi przed nami. Dobra, jedziemy, moi drodzy. 1300 metrów. Tak więc ja nie będę was tutaj zanudzał samą drogą. Zrobimy szybkie cięcie i widzimy się na miejscu. Moi drodzy, już jesteśmy na miejscu. Niecałe 300 metrów nam pozostało. Proszę, flagi już wiszą, tak więc zaraz zajmiemy się poszukiwaniami. Ale w pierwszej kolejności zajmiemy się przeciwnikami. Elegancko. Dobra, przeciwnicy wybici. No nie chciałem tego. Nie chciałem lodu. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w A3. Tak więc lecimy. Co sobie na pewno zrobimy tutaj, moi drodzy, to zsynchronizujemy punkt widokowy i ogarniemy tylko i wyłącznie część fabularną, która jest niezbędna, ponieważ a to w sumie jak wejdziemy już na wieżę widokową, to wam, moi drodzy, objaśnię, o co kaman. Dobra, wchodzimy. Mam nadzieję, że Javi szybko upora się z wejściem na tą wieżę. Nie będzie się guzdrał. Moi drodzy, jeszcze kawałeczek. Dobra, synchronizujemy. Elegancko, moi drodzy, i teraz objaśniam, o co chodzi. Moi drodzy, A3 jako A3 jest regionem, który powinniśmy ogarniać jako ostatni. To była lokacja startowa. Tu jest lokacja na 355 poziom mocy. Tu jest na 370 poziom mocy, a tu jest na 390. Czyli tak teoretycznie te lokacje powinny być ogarniane i my je tak będziemy ogarniać. Tak więc w A3 robimy tylko część fabularną, nic nie szukamy, nic nie zbieramy. Robimy część fabularną i zjeżdżamy stąd, moi drodzy. Tak więc lecimy w dół. I've seen the city from around here before.
i szukam miejscóweczki, w której będzie znajdowała się flaga z symbolem, którego szukamy. I have Loki imprisoned for whatever role he has played in Baldur's predicament. His son, too, is bound by my chains. What of Suter? The prophecies say he must play a part in Ragnarok. But for now, he is merely the abductor of my child, not the bringer of the twilight. Still, once Baldur is safe, I will return to Asgard and raise an army. Muspelheim must be conquered without mercy. Dobra, Javi skończył swój monolog, tak więc cóż możemy tutaj uczynić? Dobra, znaleźliśmy wrota. Dobra, schowamy się tu w sianku. O, chyba nie zdążyłem jednak się schować. A może... No, zeszła adrenalinka. Dobra, wejdziemy sobie do góry. Niech się chłopak uspokoi. A my poszukamy, moi drodzy, miejsca, do którego musimy się dostać. I jest ono tutaj. Zeskakujemy. Locked. There are three inserts. Dobra, moi drodzy, i tak musimy znaleźć klucz, więc nie ma sensu się bawić. Jedyne, co byśmy musieli uczynić, gdzie to jest? Gdzie tu jest? To ściągamy znak sygnałowy. No i zabieramy się za rozpierduchę, moi drodzy. Dobra, toporki poleciały. Deptanko. Elegancko. Strażniczka płomień zdjęta. Pięknie. Jeszcze jeden strzał. Elegancko, moi drodzy. O, i przy okazji zdobyliśmy jeden klucz. Kolego, nie kręć się tak. Dobra. Nie żyje. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Oj, 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 oj. Dobra, moi drodzy, lawobudki i jedziemy. Kto jeszcze w nas strzela? Pięknie, moi drodzy. Jest kolejna strażniczka. Tak więc, żeby nie za bardzo nam utrudniała życie. Dobra, jedziemy. O proszę, wskrzesiła. Dobrze, że tylko łucznika. Moi drodzy, i to by było chyba wszystko. Tak więc powinniśmy już otworzyć drzwi. A przy okazji sobie jeszcze ubijemy tego osobnika. Well, well. Whoever held the ritual at the vault was once here. Dobra, moi drodzy, musimy przeszukać warsztat. Tak więc badamy, szukamy. They are performed at night,
there's emphasis on something called a Salakar. My elven is rusty. Vessel of souls, I think. Is this the object from the vault? Tutaj też coś było. Dobra, sprawdzamy. Culprit was deciphering elven runes. Something about the binding of only the most powerful hugas. Pięknie, moi drodzy. Najpotężniejsze hugry. Dobra. Badamy. Culprit searches for a Jotun and a Muspel subject to complete their work. Muspels killing Muspels. No nieładnie. Nieładnie. Będą zabijać swoich. No ale cóż. Tak to bywa czasami. Odblokujemy sobie od razu te drzwioszki. I parter mamy chyba ogarnięty, moi drodzy. No tutaj jeszcze pozostały drobiazgi. Tak więc bierzemy i śmigamy do góry. Drobiazgi sobie popodnosimy, gdyż dlaczego by nie? Nie chcę jeszcze badać. Dobra, nie chcę jeszcze badać. Sprawdźmy. Tu został tylko jeden element. Badamy go. A letter from Sinmara. There's much secrecy about the culprit's affairs. Only she and Sutra are aware. No, moi drodzy, co jest? Czyżbym coś pominął? Pytanie właśnie, gdzie? Do góry. Moi drodzy, wchodzimy do góry. Drobiazgi, drobiazgi. O, tutaj też są drobiazgi. Drobiazgi. Badamy. Chyba już ostatni przedmiot. The vault is marked here, along with a second location. Another ritual site, perhaps. You lied on your feet, Aesir. Following me now? You've become quite useful, Aesir. My gratitude for opening the vault. Now tell me, what happened there? I'm following the stink as it rises. As are you. Care to tell me why that is? Days ago, Sinmara ordered my best warriors to the vault without bothering to inform me. I've not heard from them since. Well, you're casting your suspicions at the right people. Whose quarters are these? His name is Calder, an adept in magic. Or Seder, as you Asgardians sometimes call it. This place is where he practices it. Whatever he's doing, it is not Seder. At least not as I know it. He is using something called a Salakar. It is part of a deadly ritual. And from what this room tells me, the dead will continue to pile up. Dwarves. Jotna. Muspels. I don't know what you're talking about. You wouldn't. Your stepmother despises and distrusts you. Your father only the latter of those, for now. But in time, thanks to her venomous whispers, he may come to hate you as much as she does. This is a lie. All of it. Your twisted attempt to pit me against them. Sift through the mesh yourself. No other truth lies within. Where are you going? After the Salakar. Whatever it is, your father needs it. Maybe the only leverage I have to get my son back. Calder marked the place on a map surrounded by waters just northeast. If he's planning another ritual there, I may be able to understand what value this Salakar holds. Elegancko, moi drodzy. Wychodzimy z
terenu zastrzeżonego. Dobra, tylko jak się teraz stąd wydostać? Okej, nie będzie to długa droga. Dobra, odpalamy mapę, moi drodzy. I to jest w tym miejscu, tak więc szybka podróż. I pędzimy naszym patatajem. Skoro już tak blisko mamy wybrańca Sinmary, to oczywiście go sobie skilimujemy zaraz. Kulturalnie. Gdzie on skubany jest? Tutaj. Dobra. Czy to jesteś ty, kolego? Tak, to jesteś ty. Dobra, wyjdźmy z wody, moi drodzy, i lecimy. Deptanko, no może nie była to najlepsza walka, ale ważne, że wygrana. Mamy zlikwidowanego wybrańca Sinmary. Pięknie. Rzucimy go sobie tutaj, niech sobie leży na słoneczku. A my pędzimy, moi drodzy, teraz w kierunku zadania. Żeby było jak najszybciej, oczywiście jedziemy na skuśkę. I zaraz, moi drodzy, będziemy na miejscu. I to będzie chyba tutaj. Dotrzyj do punktu obserwacyjnego. O, moi drodzy, wszędzie jest lawa. Ale może uda nam się na razie nie wykorzystywać mocy Muspelu. Dobra, przeskoczymy sobie tutaj. A miejsce, które musimy się dostać, jest tu. Proszę bardzo, sprawdzamy, co się będzie dziać. Permission, we will now return to Asa. Soon, I have need for you still. Asa's warriors, where do they fit into all this? You are one of our captains, yes? A duty I share with two others here. I thought I saw something in you. Stout, resolute. Step over here. Sigrun and Hallstein were two of the most revered sons of Ivaldi. If such prestige is a requirement for these rituals, then Calder is surely luring that Muspel to his death. I wonder if there's a way I can observe the ritual up close.
need to approach Calder without him taking notice. Perhaps the best way is with deception. Join me, chosen ones. Together we will enact suit. Dobra, moi drodzy, musimy zastosować podstęp. Mamy hugr, elegancko. Lecimy. Dobra, nie musimy się skradać, ale nie będziemy też biegli. Sprawdźmy, co się będzie tutaj dziać. No, moi drodzy, sytuacja się troszeczkę schrzaniła. Teoretycznie mamy uciec stąd od razu, aczkolwiek spróbujemy sobie ich na spokojnie najpierw powybijać. Ojoj! Ojoj! Dobra, gdzie jest ten koleżka? Tutaj. Dobra, chyba jednak trzeba będzie stąd uciekać, bo oni się będą respić w nieskończoność, dopóki zadanie nie zostanie wykonane. Tak więc, moi drodzy, zrobimy tylko jeszcze jedną rzecz. Ciśniemy sobie bronią. No, jojojojo, uciekaj, uciekaj, uciekaj mnie stąd. Nie tak to miało wyglądać, ale wyszło jak wyszło. Dobra. Moc mu spela, moi drodzy, i pędzimy. Wychodzimy z terenu zastrzeżonego. Moi drodzy, zadanie ukończone. Zimny żar. Pięknie. 2 punkty umiejętności wjechały. Nowe zadanie. Wypalanie ścieżki. Zbierzemy sobie hugr, moi drodzy. I zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W tej miejscówce są jeszcze 2 rzeczy do zebrania, ale to już na spokojnie będziemy sobie eksplorować tą miejscóweczkę w kolejnym odcinku. Moi drodzy, standardowo lecimy. Punkty umiejętności. I lecimy w drogę kruka. 6 punktów się nazbierało. Dobra. Zdrowie. Cep. Trafienie w głowę. Atak wręcz. Włócznia i kosa, moi drodzy, i obrażenia od zdolności. Pięknie. Ekwipuneczek. Jedziemy. W ekwipuneczku sakiewunia. I sprawdzamy, co nam ciekawego wpadło tym razem. Dobra, i tutaj mamy wielka runa zatrucia. Oraz orzeźwiający chłód, runa broni. W pełni odnawia wytrzymałość, kiedy twój kamuflaż zapewniany przez moc Jotunheimu zostanie przejrzany. Elegancko, moi drodzy.
Znaleźliśmy fragment złamanego ostrza. Mamy już dwa takie fragmenty. I mamy jeszcze wzór tatuażu. Vanaheim, moi drodzy, tak się zwie. Na ramionka wszakże to jest. I coś jeszcze? Jedziemy dalej. Zjedźmy do przedmiotów fabularnych. Nie, w przedmiotach fabularnych nic już więcej nie ma. Moi drodzy, zadanie. Zadanie, które nam teraz wpadło, czyli wypalanie ścieżki. Żądza zemsty, którą płonie Ejsa, może zniweczyć plany Boga Bogów. Musisz ją powstrzymać. Tak więc szykuje się chyba pojedynek z Ejsą. Moi drodzy, i w kodeksie pojawiły się nowe wpisy, bądź nowy wpis. Mamy wpisy. Pierwszy wpis to jest Eitri. Kraina Eitri. Co nie zaskakuje, po spowodowanej rzekomo przez mitycznego Nighthoga katastrofie, która zmieniła ją w wulkaniczne pustkowie, służyła jako siedziba dowództwa Muspelów. Pomijając kwestie topograficzne, najbardziej fascynuje mnie wyjątkowo rzucająca się w oczy budowla regionu. Ogromna wieża o wszelkich cechach typowych dla technologii ISU. Ciekawe, czy moje podejrzenia na jej temat mogą być prawdziwe? Pięknie, moi drodzy, i mamy tutaj ludka. Któż to będzie tym razem? Calder. Kolejna enigmatyczna postać, której mitologicznego odpowiednika nie mogę znaleźć. Był muspelem i najwyraźniej żywo interesowały go mroczne, brutalne sztuki. Choć we współczesnej terminologii można by określić go mianem naukowca, skłonność do przeprowadzania prób na żywych istotach czyni go raczej niezwykle kreatywnym katem. Moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, tak więc nasz odcinek dobiegł końca. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!